Noc pod namiotem. Dzień dobry. Wcześnie dziś wstaliście. Słońce nas obudziło. Cześć. Cześć. Pokopiemy trochę? To moja ulubiona pora dnia. A ja najbardziej lubię noc, bo jest chłodno i cicho. Noc? A nie czujesz się wtedy tutaj trochę samotny? O nie, w nocy żeruje dużo zwierząt. To nocne zwierzęta zawsze mnie odwiedzają. A poza tym uwielbiam patrzeć na księżyc i migoczące gwiazdy. Chciałbym kiedyś spać na dworze razem z przyjaciółmi. To co? Spróbujemy? Tak, możemy spać pod namiotem. Rozbijemy prawdziwy obóz. I hej! Jesteś pewien, że chcesz spać na dworze? Nie pobiegniesz do domu, kiedy zrobi się ciemno? Nie będę się bać. Chodź, Rosie, powiemy reszcie. Często spałem pod namiotem jako mały miś. Zawsze grałem wtedy na gitarze. To będzie moja pierwsza noc poza domem. Jestem ekspertem od obozowania. Mówisz serio? No jasne. Pytaj, o co chcesz. Dobra. Najważniejsza rzecz, którą trzeba wziąć ze sobą. Gałązki. Chyba cię nie zrozumiałem. Gałązki, żeby zbudować gniazdo. Myśleliśmy raczej o namiotach, a nie gniazdach. Namiotach? Nic nie wiem o namiotach, ale mogę je wypróbować. Nie mogę się doczekać. To świetne miejsce na obóz. O, to samo mówiłaś na placu zabaw. I na łące za nami. Wybaczcie, ale to naprawdę jest idealne miejsce. Rozstawmy namioty. O, co to ma być? Co? Chyba nie sądzicie, że będę spał w takim brudzie. Nie, możesz spać z dziewczynami, tam obok. Tu jest dużo lepiej, jak miło. Dziękuję. Ale odrobinę tutaj ciasno. Chodźcie, wyjdziemy na zewnątrz, tam jest dużo miejsca. Co za dzień, o co za noc? Siądź przy ognisku, zawij się w koc. Północ, południe, tu lub tam. To super obóz, mówię wam! Ups, dawno na niej nie grałem. Robi się późno. Kto pierwszy wskoczy do śpiwora? Ja! Wow! Sowa! A może potwór? Dobrze wiem, że potwory nie istnieją. Wciąż mi niewygodnie. Pomogę ci zasnąć. Zaśpiewam kołysankę. A co za dzień, o co za noc? Siedź przy ognisku, zawiń się w koc. Jak mamy spać, kiedy tak skrzeczysz? Skrzeczę? Ja śpiewam. Nigdy nie zasiniemy. Już chcesz wracać do domu? Nie,
nie chcę. Co? Powiedział, że skrzecze, jak mógł. Czy możesz przestać skrzeczeć? Przestańcie w końcu się kłócić. Nie podoba mi się to. Niech Bruno zaprowadzi nas do dębiaka. On zna się na spaniu poza domem. Może coś nam poradzi. A, cześć wszystkim. Jak tam obozowanie? Nie za dobrze. Wyglądasz na smutnego. Pewnie nie widzieliście państwa gryzaków po drodze, co? Nie widzieliśmy. Zawsze mnie odwiedzają, ale dzisiaj nie pojawili się tu. Może Zofia coś wie? Poszukamy ich z latarkami po drodze do niej. Dziękuję. Tęsknię za nimi. Ciekawe, co wydaje takie dźwięki. Cześć, kicku. Nie, to tylko dziwny głos. Nie trzeba się bać. Ja się nie boję. O, to dobrze. Zuch, chłopak. Gdzie jest Filip? Chyba już wiem. Chodź za mną. Jak miło was widzieć i dzielić z wami tę piękną, gwieździstą noc. Czy widziałaś dzisiaj może państwa gryzaków? A, orzesznice zawsze zjawiają się niespodziewanie. Poszukamy ich w drodze do obozu. Dziękujemy. Pamiętajcie, by patrzeć w górę, a nie tylko w dół. Przecież orzesznice mieszkają na ziemi, no nie? Przestań już! Co? Nic nie robię! Robisz! Chrobotałeś przed chwilą! Nie! To nie ja! Aaaa! Nie będę się bać jakiegoś chrobotania! Państwo gryzakowie! W końcu, moja rodzina i ja chcieliśmy wydostać się z domu i odwiedzić dębiaka, ale stoi tu wasz namiot. Przepraszam. Kicku, znalazłeś nasze zguby. Utknęliśmy przez ten namiot, a ktoś się strasznie wydzielał, kiedy chcieliśmy wyjść. Może pójdziemy już spać? Chciałbym mieć trochę więcej miejsca. Może da się coś wymyślić. Chodźmy na wzgórze dębiaka. I weźmy namioty. Cieszę się, że was widzę. O, my też. Mamy już dość tego całego skrzeczenia i krzyków. Przepraszam. Filipie, patrz na to! Własne gniazdko. Uwielbiam w nim spać. A ja uwielbiam leżeć tutaj. To najwygodniejsze miejsce na świecie. A ja lubię spać pod namiotem z moimi przyjaciółmi. Wasza pierwsza noc na dworze to dla mnie pierwsza noc w środku. O, już rozumiem, o co chodziło Sofii. Pamiętajcie, by patrzeć w górę. Już wiem, czemu nie mogę spać. Bo jest noc, a ja jestem aktywny nocą, jak orzesznice. Więc jutro prześpię cały dzień, a w nocy będę się bawić. Czyli będę mogła spać w twoim hamaku? Dobranoc, kicku.
Ups. Ach, uwielbiam mój nowy aparat. Uśmiech, kicku. Kicku, oglądasz tę książkę cały ranek. Uwielbiam jej wyskakujące strony. To moja ulubiona książka. Wiem, że ją uwielbiasz, kicku. Ale musisz raz spojrzeć w aparat, tak żebym mogła zrobić ci zdjęcie. Ser! Niezły, ale o wiele lepszy jest ten profil. No dobrze, dzióbku. Jeszcze jedno. Teraz twoja kolej, kicku. Co ciekawego tutaj masz, kicku? Mogę zobaczyć? To moja ulubiona książka. Jest drzewo, jest ptak. Właśnie tak. Kilka kwiatków. Kicku. Witajcie, misie. Cześć, Rozi. Próbuję znaleźć coś, czym mógłbym zająć dziś małego misia, podczas gdy będę robił jagodowe ciasto. A co takiego mały miś chciałby robić? Coś odmiennego. Bawił się już wszystkimi zabawkami w domu. To wyskakuje i takie tam. Ja! Myślę, że misiowi podoba się twoja książka, kicku. Może mógłbyś mu ją pożyczyć, kicku? Pożyczyć? Cóż, myślę, że tak. Ale tylko na chwilę. Oczywiście. Ale... Mały miś może ją zepsuć. Jestem pewna, że będą o nią dbali. Obiecaj, że będziecie o nią dbali. Obiecujemy. A teraz, co się mówi, mały misiu? Dziękuję. Oddamy ją z powrotem po południu, tak żebyś miał co poczytać w łóżeczku. To naprawdę miłe z twojej strony, kicku. Bruno jej przypilnuje i jeszcze dziś ją odzyskasz. Bruno dał słowo. Tak, wiem, ale cóż, łatwo ci mówić. To nie jest twoja wyjątkowa rzecz. Masz rację, kicku. A co byś powiedział, gdybym pożyczyła ci mój nowy aparat? Ale to twoja wyjątkowa rzecz. A ja ufam, że się nią zaopiekujesz. Chodźmy, możemy porobić wszystkim zdjęcia. Kto pierwszy? Jeszcze pytasz. Książeczka! Pamiętaj, mały misiu, to jest najbardziej wyjątkowa rzecz kicka. Także bardzo uważaj. Właśnie tak. Wyskakuje! Delikatnie, mały misiu. Obiecaliśmy dbać o książeczkę, pamiętasz? Gotowe. Czas na ciasto jagodowe. Ciasto! Połóżmy książkę kicka w bezpiecznym miejscu. Nie chcemy przecież mieć na niej soku z jagód. To takie śliczne. Nie! Co ja narobiłem? Kicek! Zaczekaj! Może uda się ją wyczyścić? Pranie! Dobry pomysł. Powiedzcie se! Ups! To jest świetne zdjęcie, kicku. To miłe, że pożyczyłaś kickowi swój nowy aparat, Rozi. Ja pożyczyłem moją książkę Brunowi i małemu misiowi. Co? Tą z wyskakującymi stronami? Twoją najlepszą? Mam nadzieję, że mały miś był dla niej miły. Lepiej pójdę i sprawdzę. Nic jej nie będzie, kicku. Może pójdziesz zrobić parę zdjęć Filipowi grającemu w piłkę. To świetny pomysł, Olu. A dzióbek mógłby polecieć i sprawdzić, czy książce nic nie jest. Mógłbyś, dzióbku?
Dziękuję, Dzióbku. Jest dobrze. Sok powoli schodzi. To tylko ja, Bruno. A, robisz pranie? Książka! Właśnie dlatego tu jestem. Kicek martwi się o swoją książkę, więc Dębiak zasugerował, żebym przyleciał tutaj i sprawdził, czy wszystko dobrze. Bo jest dobrze, tak? Wpadła mi w ciasto na zewnątrz. A ty ją wyprałeś? Myślę, że sok już schodzi. Tak samo jak obrazki. Spójrz, wszystkie wyblakły. Och, miękkie! O, co ja teraz powiem Kickowi? Obiecałem mu opiekować się jego książką. Nie obawiaj się, magicznie ją naprawię. Zamknijcie oczy. Jak wypowiem słowa te, niech książka ta naprawi się. Ups. O, zabawne. Moja magia zazwyczaj działa. O, polecę i przeprowadzę Rosie. Ona będzie wiedziała, co robić. Kicek już nigdy się do mnie nie odezwie. A może ujęcie w akcji? Ha, hej! To wspaniałe zdjęcia, Kicku. Będziemy potrzebowali dużo ramek do tych wszystkich zdjęć. Rosie, musimy porozmawiać. O co chodzi? Aparat. Złap te piórka. Och, Dzióbek! Porozmawiać o czym, Dzióbku? Lepiej chodź i zobacz. Chodzi o książkę Kicka. Ja wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dobrze, Rosie. Ser! Co się stało? Czy książka Kicka jest cała? Czy mały miś wyrwał strony? Nie mały miś. Ja. To ja upuściłem ją w jagodowe ciasto. Prysk! Próbowałem ją wyprać, ale strony zaczęły blednąć. Biedny Kicek. Będzie naprawdę bardzo... smutny! Nadal wyskakuje. Ale jaki jest pożytek z książki bez obrazków? Obrazki! To jest to. Nie martw się, Bruno. Mam już pomysł. Masz? Dzióbku, możesz zająć czymś Kicka jeszcze przez jakiś czas? Tak, mogę być jego fotomodelem. Potrzebujemy kleju i nożyczek. Ty wycinaj, Bruno. Ja i mały miś będziemy przyklejali. Już wiem. Pobawmy się w chowanego. Oho, bawiliśmy się w to już chyba z 5 razy. Gdzie jest Rosie? Mogę użyć trochę więcej magii. Nie! Chcę już odzyskać moją książkę. Kicek! Rosie, gdzie ty byłaś? Byliśmy zajęci. I mamy twoją książkę, ale... Wypadek! Jakiego rodzaju wypadek? Staraliśmy się ją naprawić. Ale musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Wow! To ja i Ola. Spójrzcie na mnie. Czyż nie wyglądam świetnie? Haha, to ja jak kopię piłkę. A oto znowu ja. Co o tym myślisz, Kicku? Nie jest taka sama. Jest jeszcze lepsza. Odzyskałem moją książkę i mam w niej wszystkich moich przyjaciół. Mogę mieć was przy sobie przez cały czas. Dziękuję, Bruno. Nie zrobiłbym tego bez pomocy Rosie. Rosie! Hej, dlaczego tutaj mnie nie ma? Kicku, zapomnieliśmy o kimś w twojej książce. Nie ma tam twojego zdjęcia. Kicku? Ui! Wyskakujący Kicek! Wyskakujący Kicek na okładkę twojej własnej wyskokowej książki.